Rowerem z Tychów do Bielunia i odwrotnie. Co prawda jeszcze nie na start najbliższego sezonu, ale pewne perspektywy już są. Władze tych miast podpisały porozumienie, na mocy którego wkrótce ma zostać wybudowana droga rowerowa, łącząca obydwie miejscowości. To ma między innymi ułatwić ekologiczny i tani dojazd do pracy. Paweł Jędrusik. W ramach inwestycji miałby zostać wybudowany kilkukilometrowy odcinek drogi rowerowej od skrzyżowania ulic Oświęcimskiej i Serdecznej w Tychach do ulicy Homera w Bieruniu. Co istotne, pozwoliłby rowerzystom na bezpieczne pokonanie bardzo ruchliwej trasy. Do tej pory to połączenie z Bieruniem rowerowe prowadzone jest drogą, co nie jest bezpieczne, jak wiadomo. Zakładam, że teraz po wybudowaniu tej ścieżki rowerowej będzie to dodatkowa możliwość dla wszystkich, którzy pracują w strefie, na przykład w Fiacie, żeby po prostu do pracy jechać rowerem bezpiecznie. Droga rowerowa, którą Tychy i Bieruń planują wybudować, ma mieć 3,5 metra szerokości. Będzie też ciąg pieszy. Nie trudno się dziwić, że ta wiadomość cieszy zwłaszcza tych, którzy z rowerem nie rozstają się praktycznie przez cały rok. No jak najbardziej, bo ja na rowerze cały czas jeżdżę. Przyda się takie połączenie? Tak, no na pewno. No bardzo dobrze. Dlaczego? No, bo jak ktoś jeździ rowerem, to wtedy sobie jedzie, nie przeszkadza w niczym i nie ma zagrożenia. Na tę inwestycję czekają władze Bierunia. Na razie jednak do budowy jeszcze daleka droga, bo w poniedziałek podpisano porozumienie w sprawie rozbudowy ulicy Oświęcimskiej, wzdłuż której droga rowerowa będzie biegła, ale porozumienie daje już pewne możliwości. Po pierwsze, możemy złożyć wreszcie wnioski o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej Tychy w swoim zakresie, Bieruń w swoim zakresie i starać się o środki zewnętrzne dla rowerowych tras regionalnych. Władze Tychów i Bierunia szacują, że inwestycja będzie kosztowała około 35 milionów złotych, z czego Tychy zapłacą około 31 milionów, a Bieruń resztę.